Cześć! Dzisiaj nauczymy się dodawać włosy do modeli w Blenderze. Wywal wszystko ze sceny. Kamerę, światło i nawet Cube'a. Dodaj obiekt, na który chcesz nałożyć włosy. My oczywiście posłużymy się małpką. Żeby była mniej kanciasta, aktywuj modyfikator Subdivision Surface. Jeszcze prawy przycisk myszy i włącz Smooth Shading. Pod modyfikatorami masz kategorię Particles. Wejdź w nią i kliknij plusik, żeby stworzyć włosy. Jeżeli chcesz, możesz zmienić nazwę na włosy. Tylko, że coś ich nie widać. Potrzebujemy hair, a mamy ustawiony emitter. Zmień to. No, wszystko fajnie, poza tym, że włosy wyrosły na całym naszym modelu. Po prawej jest panel oznaczony takim zielonym trójkątem. Otwórz go i kliknij plusik przy Vertex Groups. Zaraz ci powiem, o co dokładnie chodzi. Na razie zmienię nazwę na włosy grupa. Wejdź w tryb edycji i zaznacz wierzchołki, z których mają wyrastać włosy. Ja robię to narzędziem Circle Select pod klawiszem C. Jak już zrobione, to kliknij Assign. Teraz twoje zaznaczenie zostało przypisane do włosy grupa. Wróć do menu Particles i rozsuń Vertex Groups. Tutaj, w Density, wybierz naszą grupę. Od teraz włosy rosną tylko tam, gdzie zaznaczyliśmy wcześniej. Włącz Use Modifier Stack z kategorii Source, żeby Blender wziął pod uwagę modyfikator Subdivision Surface. Zmniejsz długość i zwiększ segment, czyli szczegółowość. Ok, przechodzimy dalej. Włącz opcję Interpolated. Dzięki temu dostaniemy więcej włosów podczas edytowania i jeszcze więcej przy renderze. Zakładka Shading u góry i zamykamy panel po lewej. Robimy jeden materiał dla małpy i jeden dla włosów. W kategorii Particles po prawej otwórz render i ustaw materiał dla włosów. I teraz chyba najprzyjemniejsza część tego poradnika. Wejdź w tryb Particle Edit i zacznij czesanie. Po włączeniu widoku Rendered robi się ciemno, więc dodaj jakieś oświetlenie. Tak jak zwykle, Eevee jest spoko, ale w Cycles wszystko wygląda ładniej, włosy też. Jak się dobrze przypatrzysz, to zauważysz, że pojawiają się jakieś dziwne dziury. Rozsuń hair po prawej stronie i ustaw Primitive na Curve Segments. No i wszystko zrobiło się gładkie. Silnik Cycles ma jeszcze materiał stworzony specjalnie dla włosów. Nazywa się Principled Hair. Dodaj go. Zmień pierwszą opcję na Melanin Concentration. I teraz pierwszy suwak odpowiada za kolor włosów. Trochę niżej jest dwa razy random. Pomaga w dodaniu różnorodności. No i tyle. Tym samym sposobem możemy zrobić na przykład wąsy. Wybieramy wierzchołki i tworzymy z nich grupę. Nowy Particles System i te same ustawienia co wcześniej. Czeszemy, aż uzyskamy fajny kształt. No i jeszcze nowy materiał specjalnie dla wąsów.
Dodaj kamerę i spróbuj to wyrenderować. Na końcowym obrazie pojawiło się więcej włosów. Dokładnie tak, jak ustawiliśmy to wcześniej. Możesz tak się bawić cały dzień, ale to już koniec tego odcinka. Wpadnij po więcej w następnym tygodniu.